Hello. Moi drodzy, witajcie. Chyba nie muszę specjalnie mówić, w jaką grę chciałbym teraz zagrać. Ostatnio, w sumie miniony weekend, poświęciłem razem z Pamelką, żeby przejść sobie Assassin's Creed 1, jako że zbliża się PC-towa premiera Assassin's Creed 4 i tak pomyślałem, że zepnę się, przejdę wszystkie części Assassina, które do tej pory wyszły, przed właśnie PC-tową premierą czwórki, żeby właśnie na spokojnie móc być może zagrać sobie w czwóreczkę. No i cóż, Assassina 1 nie specjalnie nagrywałem i streamowałem, może zrobię z tego jakąś wspominkową recenzję, jeżeli tak to można powiedzieć. Głównie dlatego, że nic nie nagrywałem, no bo jedynka Assassina nie jest super, bądźmy sobą szczerzy, jej sporo brakuje. Ale już dwójka Assassina jest świetna i według mnie warto razem wspólnie zagrać. Co ważne, grałem z Pamelką i Pamelci też się jedynka spodobała, choć też oczywiście narzekała na trochę monotonną rozgrywkę, ale ogólnie się jej spodobało. I teraz Pamelka poszła po herbatę i będzie razem z nami oglądać sobie spokojnie strumyka. Ja będę grał w 1080p, tutaj odtwarza nam się teraz intro, darujmy sobie je. Będę grał w 1080p, wy będziecie mieć obraz 720p, ale postarałem się o możliwie jak najwyższą jakość obrazu dla was, więc jedziemy z koksiurem. Jeszcze tylko takie małe ale, ojej, jakieś sejwy Szymona, proszę, proszę. No i ważne, weźmy nową sesję, nazwijmy ją Moskit, po prostu Moskit. Z angielskim dubbingiem, z polskimi głosami i to jest teoretycznie w pełni angielska wersja językowa, ale wgrałem spolszczenie. W praktyce, znaczy w teorii powinna być to w zupełności polska wersja językowa, ale nie wiem, czy mogę zainstalować tylko angielską, więc wgrałem w spolszczenie i tak jakoś wyszło. Jakby ktoś pytał, to jest w pełni legalna kopia, żeby nie było tutaj żadnych pomówień. I tutaj mnie namawiałem, żeby włączył włoski dubbing, ale ja nie chcę włoskiego dubbingu, kropka. Angielski może być, z włoskiego bym nic nie rozumiał, a podejrzewam, że nie zawsze wszystko może się zgadzać, bo to jest taka troszeczkę, wiadomo, lewego pochodzenia spolszczenie, ogólnie rzecz biorąc. Lecimy. My name is Desmond Miles, and I'm a prisoner of war. A war I never knew existed, waged by two groups I never thought were real. Templars and assassins. The Animus showed me the truth. The things I've seen, the things I've been. 1,000 years of history flowing through my veins, brought to life by this machine. They're using it. Using me to search for something. Call it the apple. It's an artifact. One of many so-called pieces of Eden. Templars collect it. It's how they stay in power. And if the Templars get their hands on another one, everything will change. They want to make us all their slaves. When they first brought me here, I was afraid of what would happen if I tried to fight back. Now? Now I'm afraid of what will happen if I don't. But I can't do it alone. And maybe I don't have to. I met someone. Her name is Lucy. I think she's on my side. She's gone now. Taken away by that bastard Warren Vidic and his Templar masters. I don't know what will happen to her, or what'll happen to me. All I know is I need to get out of here, and I need to do it soon. My name is Desmond Miles, and this is my story. Jakby ktoś pytał, napisów nie ma, znaczy napisy są, ale w samej rozgrywce, w cutscenkach nie będzie niestety. Jak mówiłem, jest to lewego pochodzenia spolszczenie i tu nic nie poradzę. Powinna być w pełni polska wersja językowa, jest taka trochę dziwna wersja polska językowa. We have to go. Lucy, where have you been? Why did they... Now. No dobra, Lucy wróciła, lekko zakrwawiona, nie wiem czy zauważyliście, a my jesteśmy Desmondem Milesem, ale podejrzewam, że wszyscy przeszli jedynkę. Zbier tutaj nikomu tłumaczyć nie muszę. Get in. What's with the blood? Are you okay? Look, we have maybe 10 minutes, maybe, before they figure out what I've done. If we're not out of here and on the road before then. Wait, we're leaving? Desmond, I promise I'll answer all of your questions later. But right now I need you to just shut up and do what I say. So please, get in the Animus. All right. Sprawa tylko, że mogę lekko grę podgłośnić. Jeżeli nie mogę, to sobie podgłośnię... Częstotliwość kamery akcji. 4:4 damy, o. Żeby było często... Gram na padzie od Xboxa, wszystko na maksa tutaj. Jest to dość oczywiste. Leciutko podgłośnię, może grę coś czuję. Troszeczkę cicho są te głosy. I jedziemy dalej. Z początkiem Assassin's Creed 4. Mam nadzieję, że napisy są ogólnie widoczne, te jak postacie rozmawiają między sobą. No i poprzednio graliśmy jako Desmond Miles, który wcielał się w pamięci, w wspomnieniach Alteira. A teraz, no cóż, sami zobaczcie. Spingi! Spingi! Di nuovo! Sì, sì, brava! It is a boy! Oh, my love! Mi dispiace, I was at the bank when they told me. Did I miss it? Am I too late? Give him here. Giovanni! Shh, my love. It will be all right. Tu sei un auditore. Sei un combattente, perciò combatti. I nóżkami wierzgamy, dłonią, jedną i drugą, uzbrojoną dłonią i główeczką. Listen to him, a fine set of lungs. And what shall we call him, my love? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Get up. Let's go. Yeah, well, I'm gonna need a second. There isn't time, Desmond. We have to leave. Jak mówiłem, jeżeli ktoś nie gra w poprzednią grę, to taki mały skrót fabularny, mniej więcej w dwóch zdaniach fabuła Assassin's Creed 1. Porwali nas templariusze, chcą odnaleźć takie starożytne artefakty, jabłka Edenu, czy fragmenty Edenu, czy jakoś tak to się nazywało. No i wcieliśmy się w Alteira w przyszłości, wspominaliśmy jego dzieje. Hey, you're not supposed to be up here. Open this door! Chcieliśmy się w przodka, przodka Desmonda. W przodka Desmonda, który no cóż walczył z templariuszami, nieświadomie do końca. No i później była jej wielka walka, strasznie kijowa, strasznie wkurzająca walka z bossem, który był oczywistym bossem w sumie od początku gry praktycznie. No i poznaliśmy, gdzie znajdują się te jabłka Edenu, które... How do you think I managed to hide all your nighttime snooping from Abstergo? You're good. So I've been told. But they're on to us now. We need to hurry. Które znajdują się na całym świecie, te jabłka, one tam posiadają tajemną wiedzę, umiejętności, moce itp. itd. No i teraz uciekamy z więzienia templariuszy, tak to można nazwać. A ta pani Lucy to jest nasza przyjaciółka. To jest nasza przyjaciółka, która jest mi też na dobrą sprawę asasynem. Płci żeńskiej, ale nadal asasynem. I pomaga nam właśnie ucieczce z firmy Abstergo, czyli firmy templariuszy. Jeśli coś poknociłem, to dajcie mi znać, ewentualnie może jakieś sprostowanie. Hello. Proszę pani, biegniemy. Uciekamy. What do you think, Lucy? Lucy, what do they need with all of them? Desmond. Fuck. I thought this card would work. It must be on a separate system, and I don't have the code. Wait. How did you do that? I don't know. Let's go. It's always something. What was that in the Animus? Subject 16? Ezio Audi something? I think we've been wrong all along. That's why we need to get out of here. Vidic and the Templars, they're only part of the problem. What do you mean? I'll explain when we get there. Get where? O, teraz będzie jeden z najgłupszych początków, jakie w ogóle widziałem. Czyli będziemy bić się z całą masą strażników, bez umiejętności w sumie bicia. Styl pijanego Desmonda. Desmond to brzydal, pisze Pamela. No cóż, nie można wymagać wszystkiego, no. Bicie też niespecjalnie potrafi, choć z dobrą piątkę ochroniarze sam załatwi. Ja nie wiem, kogo ci templariusze zatrudniają. To taki głupi gówniarz potrafi wszystkich powalić praktycznie. Zresztą jak to wolniej gówniarz, ale barman. Dobra, Xenon tam... Nie wydaje mi się, wiecie, jakąś fanaberię dokładnego nazywania, kim jest Lucy, no. Powiedzmy, że nasza przyjaciółka, no, kropka. Get in. You're joking. It's for your own protection. Oh, man. We're almost there. Styl pandy. Mówię, mi się jedynka średnio podobała. Gra jak na swoje czasy ładna. Gameplay był całkiem przyzwoity, ale rozwiązania, jeżeli chodzi o misje i budowę kampanii, to jest tragedia. Jedna wielka monotonia. W dwójkę kiedyś trochę pograłem. There was a reason for the escape, Desmond. Figures. We need your help. For what? Another treasure hunt through time? Abstergo's gonna replace their Apple of Eden. The map your ancestor found guarantees it. The other assassins, they'll do what they can, where they can, but... What? What is it? We're losing this war, Desmond. The Templars are too powerful. And every day, more of us die. I still don't see how I fit into things. We're going to train you. Turn you into one of us. What? No. No, you've seen me in action. I'm no good at this, and even if I was, it would take months. Years even. No. Not with the Animus. Not with the bleeding effect. But I'm just one guy. Sometimes, that's all you need. So that's why you found him. My ancestor. What was his name? Ezio? If you can follow in his footsteps, you'll learn everything he did, just like he did. Years of training, absorbed in a matter of days. You broke me out of Abstergo and brought me here just to make me an assassin? Look, there's more to it than that, but it'll have to wait. Trust me, okay? All right, I'm in. Tell me what you need. Really? You're sure? I thought you'd be happy about this. Sorry, I'm just a little surprised. I spent the whole ride over here figuring out how I was going to convince you to do this. Właśnie. Projekt postaci Lucy jest tragiczny, tak nawiasem mówiąc. Zresztą kto woli model Lucy. Mogę się bardziej postarać przy jej twarzy głównie. I Pamela się pytała, czy ona jest asasynem. No może nie wiem, czy do końca asasynem, ale... Sprzyja asesynom chyba. Nie wiem, nie znam się. God, it's been so long. 7 years. Can you believe it? Indeed. Welcome back. Ah, so this must be the infamous Subject 17. Desmond Miles, was it? Who are you? I'm sorry, where are my manners? I'm Sean Hastings. This is Rebecca Crane. Nice to meet you, Desmond. Right, well, it's been lovely chatting, but if you don't mind, Desmond, it's best we get straight to work. Time is precious. Doubly so these days. We've got everything set up and ready, Lucy. Just say the word and we'll get going. Here, I brought you something. A parting gift from Abstergo. Whoa! The memory core! This is amazing! With their data, things are gonna go a lot faster. I'll get to work on merging the code. Dobra, musimy porozmawiać z ekipą. To są ludzie, którzy będą nam towarzyszyć przez najbliższe kilkanaście godzin. Czy jest Lucy, jest zakręcona hakierka i arogancki Boots, encyklopedysta. Gadajmy z hakierką. Hey Desmond, what's up? Just wondering what your role is in all this. I take care of Baby. It's my job to keep her up and running. Baby? You mean the Animus? Actually, I prefer Animus 2.0, since Baby's twice as awesome as anything you'll find at Abstergo. The Templars might have deeper pockets than us, but they've got no ambition, no passion, no competitive edge. That's why, even with all their resources, anything they can do, I can do better. Faster, too. Anyway, take a seat when you're ready, and we can get started. Mam nadzieję, że gra nie jest za cicho. I jak mówiłem wcześniej, ja w dwójkę trochę kiedyś grałem, całej dwójki nie przeszedłem. Nie wiem, gdzieś tak mniej więcej do połowy, jak na moje oko. Nie miałem wtedy siły do Asasyna, jakoś tak nie za bardzo. Teraz, no jak mówię, mam ciśnienie, żeby przejść całą serię przed premierą czwórki. Co to jest to wszystko? This stuff, Desmond. Oh, this stuff is nothing special, really, this stuff. It's just the stuff that keeps our entire operation from falling apart, really. It requires a great deal of concentration to keep it all moving, so you'll forgive me if I don't have time to play meet and greet. Sean's in charge of maintaining our knowledge archives. It's like a digital library. He'll be riding shotgun with me while you're in the Animus. So if you come across anything of note, people, places, events, etc., he'll create database entries you can consult for additional information. Yeah, it's not just databases, though. I also provide tactical support for the other assassins. You know, Desmond, the ones who are out there, actually doing stuff, risking their lives, little things like that. Tak, i czwarta część miała już premierę, aczkolwiek ta premiera miała miejsce na konsolach aktualnej generacji, co mnie specjalnie interesuje. Mnie interesuje premiera na PC-tach, a tam nastąpi gdzieś jakoś 22 listopada chyba. Hey, listen. I just wanted to say thank you. And that I'm sorry. Sorry? Yeah, you know, before. Everything at Abstergo. It was just... I wasn't ready. It's okay. No. Going through all that. Knowing that the Templars still exist, what they're planning. What's done is done, Desmond. You're here now, and that's what matters. No dobra, możemy w końcu wejść w buty Ezia Bezia? Wydaje mi się, że tak. No to moi drodzy, czas na wycieczkę do Rzymu, czy do Walencji. Czy do... Walencji? A już nie pamiętam, sprawdźmy. Florencji, właśnie. Przepraszam. A z niego dupek. Ten typ już tak ma. Do której strumek? Nie wiem, gramy. Akcja wykonana. Jej! Budowanie Florencji w toku. Proszę zaczekać. Kurczę, w średniowieczu to mieli niezłe patenty na szybkie budowanie tych miast. Nie to, co dzisiaj. Insieme per la vittoria! Insieme! 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 Silenzio, my friends! Silenzio! Grazie. Do you know what brings us here tonight? Honor. Viere de Pazzi slanders my family's name and forces his own miseries upon us. If we... Enough of your nonsense, Crullo! Buonasera, Viere. We were just talking about you. I'm surprised to see you here. I thought the Pazzi hired others to do their dirty work. It's your family that cries for guards when there's trouble, Gottardo. Afraid to handle things yourself? Your sister seemed quite satisfied with the handling I gave her earlier. Uccidetelo! Wiecie, jeżeli chodzi o kwestię tego, czy to jest renesans, średniowiecze, czy cokolwiek innego, bierzmy pod uwagę fakt, że zakończenie średniowiecza jest różnie datowane, więc powiedzmy, że to jest średniowieczny renesans dla uproszczenia. Szczególnie, że to jeszcze jest przed odkryciem Ameryki, z tego co mi się wydaje, a odkrycie Ameryki jest mniej więcej zazwyczaj podawane jako zakończenie średniowiecza. Mniej więcej. No to jest taki dość umowny termin. Dobra, powalczmy sobie. To nie będzie raczej specjalnie trudne, szczególnie, że mam z sobą niemały maraton Asasyna 1. Come to papa! Nuby. Ezio Bezio wam spuści ostry łomot. Nie ma przebacz. A masz! Nic po niu. No właśnie, słyszałem, że w czwórce nie ma Desmonda. To jest trochę smutne. W pewnym sensie, choć... No przyznam szczerze, że... Federico! What are you doing here? I wanted to see if baby brother had finally learned how to fight. And? You have style. But endurance is what counts. Let's see how many of them you can ruin before they get the best of you. No, więcej jeszcze tych złych panów. No. A masz. Jebudu. W gardełko. A co? I z buta. Ej, no z buta powiedziałem. Ktoś nie chciał z buta go walnąć. Taki słodki cios. No i co, jest ich tu więcej? O! Tego jeszcze mi się nigdy nie udało zrobić. Taki od tyłu ciosu. No chodź tu, chodź. Ała! Tak od musiał boleć. No chyba ten gościu po tym się chyba nie podniesie. Dziwo podniósł się. Co najciekawsze. No chodźcie do papy Moskita. Nikomu nie przepuszczę, niech WW. Nie wuja. Hold on. What? We've almost won this. Your lip. Just a scratch. Let the doctor decide. It's not necessary. Besides, I've no money for this doctor of yours. Wasted it on women and wine, huh? I'd hardly call it wasted. Give me some florins then. Or have you done the same? Search them. There's bound to be something in their pockets. Kochany braciszek, każe nam kraść. No szukaj Desmond. Boże, Desmond. Ezio. Pamela pisze, że słyszała, że Ezio to kobieciarz. Nie wiem, tylko to usłyszałaś. Ale trochę tak. Nie wiem tylko na ile to jest w dwójce ujęte. Nie pamiętam. Ja grałem w dwójkę, o Jezu, całe lata świetne temu. W sumie w okolicach premiery gry mniej więcej. Nie no, dwójka jest ogólnie świetnie zrobiona, mi się strasznie dwójka podobała, jest o wiele mniej monotonna i nudząca, aniżeli jedynka, o wiele mniej. Jest o wiele lepiej przemyślana, wykonana i zoptymalizowana. W ogóle po prostu gdyby jedynka była taka jak dwójka, to było po prostu mega. No ale jedynka widać, że to była gra, nad którą długo pracowali i nie do końca byli pewni, co chcieliby osiągnąć. I no po prostu to był dla nich jak pewien sposób eksperyment, który się udał, ale który mógł zostać przeprowadzony według mnie sporo lepiej. Dobra, panie, chodź pan. Hurry, Ezio! The sooner we're done with the doctor, the sooner we can sleep. Idź za Federico do medyka. Nevi, tobie się jedynka mega podobała? Mi właśnie nie. Jedynka była strasznie schematyczna po krótkim czasie. I po prostu patenty w grze tak często się powtarzały, że człowiek już miał tego dosyć. Znaczy sam klimat jedynki jest fajny, ale no... Rozgrywka taka se. Dwójce mi się wiele bardziej w sumie klimat podoba, właśnie tego takiego Rzymu, braterstwa, znaczy braterstwa nie do końca. Później zobaczyć dlaczego, ale klimat jest fajny też. Fratelli auditori, why am I not surprised? You've made quite a mess of yourself, young man. It's nothing really. You must help him. That pretty face is his only asset.